sądzimy o ASMR. A co to jest ASMR? Ja się nie znam. Ja się nie znam na ASMR. Mam nadzieję, że nie chodzi o jakiś bolesny seks czy coś takiego. Rysiaczek, kolejny subskrybent. Kurczę, dobry moment dla mnie. No gdzieś tu jest coś takiego. Gdzie tu jest ta skrzynka? Ja ślepy jestem? Czy ja ślepy jestem? No nic, trudno się mówi. Nie? O, ops. Sorry. O, i teraz mam podwójną tarczę jakąś taką. Chyba. Będę musiał się jej przyjrzeć uważnie. Aha. ASMR to w zasadzie słuchanie mlaskania do ucha. Serio? Są to filmiki, które wywołują specjalne ciarki, które są bardzo przyjemne dla osób podatnych na to. Ale co konkretnie to... O, ja pierdzielę. A, to taka bańka jakby powstaje. 5000 absorbuje. Całkiem z całkiem. Nie podsyłajcie mi, to mi się wydaje jakieś niepokojące, dziwnie. Bo jakieś błędy są, bo on pokazuje skrzynki, których nie ma. Chyba, że... Nie! Kuźwa mać. Nie chciałem tam pojechać. Zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane przez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. Wiecie, że mi ciarki przychodzą, jak o tym czytam? Być może jestem podatny. Ale może to taki moment jest. Wypiłem 2 łyki kawy i tak się dużo lepiej czuję. Niech to licho. Kawa, dobra rzecz. Zawsze myślałem sobie, jak będę duży, to będę pił kawę i ona będzie na mnie działała. Nie będę oglądał ASMR na streamie. Przyszły 2 suby. Czy ja się nie przywitałem z 2 subami? Rozmo, kurde, wiedziałem, że tobie coś żyć. Po pierwsze, dziękuję Tobiemu, że kupił Kycowi swoją subskrypcję. To jest 122. subskrypcja Tobiego na tym streamie. I Ainosura, dziękuję bardzo za subskrypcję, bardzo mi miło. I Mr. Ghostify, także dziękuję. Co się dzieje? Czy ja zrobiłem coś wyjątkowego? Wątpię. O, tu jest skrzynka. Czy ja zrobiłem coś wyjątkowego na streamie? No może zrobiłem. A może nie. No, mam nadzieję, że Państwo zostaną na dłużej tutaj, bo wrzesień się powoli zbliża. Zakładam, że we wrześniu będzie więcej zainteresowanych streamami, teraz są wakacje. Ale wakacje się kończą, zresztą we wrześniu będą gry po byku. To będzie co pokazywać.
Znaczy, we wrześniu możecie się Państwo szykować na submołda, przypuszczam, częstszego. Właśnie w związku z tym, że są gierki takie, które mogą mieć duże zainteresowanie. Bo tak jest, nie? Tak jak zresztą na God of War było dużo więcej ludzi, ciężko to ogarnąć w innym... A Tinio, no dziękuję Ci bardzo, no miłe słowa. Miłe słowa są miłe. Nie ukrywam. Kurde, żeście mi powiedzieli o tym przechodzeniu ciarek i mnie teraz wszędzie miemrowi. Jestem... Czy ja mogę przejechać brodą po mikrofonie? Nie wiem, czy słyszycie, ja mam takie filtry, że... To może trochę przeszkodzić. Tak, ale uległem jakiejś autosugestii strasznej. Bo mnie tak ciary przechodzą teraz, że sobie nie wyobrażacie. Było słychać? Ale nie będę tego robił na zawołanie, bo... Bo to jest to trochę prostytucję przypomina. Nie licząc fake kont, Tobi wydał na roka z 14 406 zł. Poważnie? Kurde. Poważnie? Serio? Shit. Aż tak wyszło? Skąd to wymaginowany, wiesz? To ja muszę... Kurczę, to mam pomysł. To mam pomysł w takim razie. To ja muszę na kilku filmach przed filmem dać Powered by Tobi. Powered by Rozmo. No to jak prawdziwy sponsor, no. No plus do tego Beatsy. Plus do tego... No szaleństwo, no to muszę zrobić to. To muszę z Diggerem pogadać. Powered by Tobi. To ładnie, nie? Tak w zasadzie... Mati i Ponto też trzeba by ich jakoś tak uwzględnić na filmach. No dobra, to muszę z Diggerem pogadać o tym. Tylko kilka rybek łowię, proszę się nie denerwować. O, dziękuję pani Kasiu bardzo. Witam nowych widzów. To ja, ten najprzystojniejszy streamer polski. I być może zagraniczny też. Proszę się nacieszyć moim towarzystwem, bo przecież wiadomo, uroda przemija z czasem. Więc kto wie, jak to będzie wyglądało. Już nie za długo. Panie Ghostify, dziękuję bardzo za suba. Witam w gronie legend. Gramy w WoWika. Co chyba widać. Ale to chyba trzeba na dół. Czeka nas medytacja gdzieś tam. Jabolinio, dziękuję za dyszkę, dziękuję. Chyba tu jest ta tutaj. Tak. Chyba znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu. No jest jako panda, mogę tak medytować. Od kiedy trolle medytują? Must help me.
Ale ma fajne shouldersiki ten koleś. Jezus, to 18 level. Następny jakiś szaleniec a la Nexus. A, bo to transmogryfikacja, co? Tusk of Manoroth. Ma takie jak ten miał. Garrosh! A co mi to? Ile mnie to kosztuje dać, kurczę, w paru filmach w czołówce? Powered by Drew. To muszę z Diggerem. Jak Digger będzie, to ten... To go poproszę, żeby tak zrobił. Akunda welcomes all. Spokojnie, spokojnie. Nawet jak... O. 100 artefakt power. Nawet jeżeli przegapię coś i nie zauważę, że ktoś resubował, to wy mi zawsze dajecie znać. Welcome. Ej, co to jest Nimble? Courageous to jest odważny, tak? Tobi. Akunda the Nimble. Nimble to jest co? Taki zręczny? Taki bystry? Taki... I Serene. Serene to jest co? To coś ze skromnością ma wspólnego? Nie kojarzę tych wyrazów. Nimble to zwinny, tak? Okej. Okay. To nie ja, to nie. Serene? Chyba ja bardziej by... Wymaginowany, jeżeli chodzi o ten... Jeżeli chodzi o subskrybowanie, to na WoWie najczęściej zwracam uwagę. Czasami mi coś tam umknie, zawsze. Ale podczas radia czasami się rozgadam do tego stopnia, że nie widzę. Serene to spokojny, więc ja poproszę. Akunda. Akunda the Serene. A, czyli to dobrze, dobrze. Tak mniej więcej kojarzyłem. Though it must be done alone. Head to the altar and pray. Someone in this strange temple must know something. Rakira! She's here! She's alive! Rakira! Rakira? We are all Akunda. What have they done to you? Ciekawe. Yes? You! Yes, you! Approach quietly. Do not draw attention to yourself. Hello, man. A, pranie mózgu przeszli tutaj. Trole przeszły pranie mózgu. Zabiera im się złe wspomnienia, ale tak chcą. Ale coś jest nie w porządku. Nie, bo to ciekawa frakcja się wydawała. Wolałbym, żeby nie robili ludziom czyszczenia mózgu, znaczy trolom. Ale może, że ten Akunda jest poddawany jakimś bardzo złym praktykom i to powoduje, że... Może takim samym praktykom jak Sylvanas? Oh! Odkryłem ważny plot twist chyba. Let the storm guide you. No dobrze. I am the storm. Kalahari. Dzień dobry, dziękuję bardzo za subskrypcję. Ale ja też, wiesz co, wymaginowany, ja tam ogarniam lore WoWa tak na zasadzie bardzo mglistych wspomnień. Ale to co na bieżąco, nie? To... Są sobie trolle i służą w świątyni. Się okazuje, że służą, ale nie wiadomo czy chętnie, czy niechętnie, bo mają wyczyszczone wspomnienia. To jest taki twist. A być może teraz coś się dzieje niedobrego, bo ten z tym bożkiem coś się dzieje niedobrego? I pomyślałem sobie, że powiążę historię Sylwany. Coś jest nie tak, ciągle mi ciarki przechodzą. Od czasu waszych opowieści o tym Asram czy Arams... Jak to się nazywało? Armsar... Nie pamiętam. Nie widziałem twojego suba wczoraj?
Rakson. Ja czasami wracam do listy, wiesz, subskrypcji i tak dziękuję zbiorowo. Asmram. Okej, okay. Asmr. Ezmer. Tak to się powinno czytać? Ezmer? Ezmer? A, E się czyta dosyć ASMR. A, ASMR, tak? ASMR. ASMR? ASMR. Oho. Where am I? What am I doing here? Wiesz, że ja wymaginowany, ja to zapomnę za pół godziny nawet. Nowe pierścionki, ale... Może ten pierścionek jest bardzo dobry, bo on ma daje dodatkową umiejętność, nie? Frozen Touch requires level 115 albo niższy. A amplifikacja cały czas działa. To ten pierścionek... Czy on się zestarzeje? Prędzej czy później? Jabolinio, dziękuję za kolejną dyszkę. Aha. To jest wspomnienie. No trochę jednak spotykam tych hordziaków. Ja to lubię sobie questować, jak nikogo nie ma w pobliżu. Ale dobrze, no jakoś to przeżyjemy. Nie jestem przesadnie towarzyski. Chyba to tak jak w życiu, wiecie? Jestem towarzyski tutaj. Jacques Razet is a traitor, but the king won't act without proof. Please, Rakira, don't do this. You'll get yourself killed. You know I must, Kaja. Duty before all else. Czyli zbieramy wspomnienia tej naszej Rakiry. Znaczy... Bardzo mi jest interesująca koncepcja tego tutaj. Te wspomnienia też ciabnięte już. Ale trzeba zbierać ze słoiczka, nie? O, o, o! Jak to jest fajnie zrobione. Ten kapłan chyba zatruwa wodę. A to podlec. To on zatruwa wodę i powoduje, że ten Bożek się... To jest zdrajca podły. Ja już zrobimy z nim porządek, nie? Jak na prawdziwego maga przystało. Zamienimy go w żabę. Albo w owce. Ja nie wiem, co jest grane. Od czasu, jak żeście mi powiedzieli o tym ASMR, to mnie takie ciarki przechodzą, ale w ogóle nic nie widziałem. Ja to nie jest... To nie jest... ASMR. Jak to szło? ASMR. ASMR, tak? No właśnie. Nie mogę się z tego uwolnić. A w żaden sposób się nie oddawałem czynnościom tego rodzaju. Nie zamierzam wpisywać tego.
taką książkę czytałem. To książka była albo test Turinga, albo punkt Turinga. Tylko nie pamiętam, bo to po angielsku chyba. Turing Point albo... No nieważne. Tak czy inaczej, to było o chłopaku, który zbudował sztuczną inteligencję. To zaraz wam powiem. I... robili z tą sztuczną inteligencją, z tym robotem, którego zbudował, robili testy. Badali jego mózg. By tej sztucznej inteligencji, znaczy mózg tego chłopaka badali wspólnie. By tej sztucznej inteligencji jakby dorzucić tam różnych rzeczy, które funkcjonują jakby na bazie ludzkiego mózgu. I w pewnym momencie jakby tam to nie pamiętam dokładnie jak to działało, no ale to tak, że w mózg były skierowane elektrody, nie? I powodowały różne wrażenia. Na przykład przyłożyli mu elektrodę, nie? I mówi, a czuję teraz smak kanapki, nie? Albo czuję zapach jakiś tam. A w pewnym momencie jakąś taką strasznie nieopisywalną wręcz, albo nie do opisania przyjemność zaczął odczuwać, nie? I to jest... I mówi do tego robota, słuchaj, zapisz ten punkt, nie? Żeby już nigdy się więcej nie powtórzył w testach, nie? Bo to poczuł się facet jak szczur, taki jakby szczurowi laboratoryjnemu podłączyć do elektrody do mózgu, które powodowałyby taką przyjemność, to ten szczur laboratoryjny by siedział i wciskał guzik, aż był zdech z głodu, nie? Więc wolał sam uniknąć tego przykrego doświadczenia. Ja mam wrażenie, że ten ASMR też może mieć takie... Że potem człowiek będzie siedział i oglądał to, żeby odczuwać tylko tę przyjemność. I że to być może jest coś, czego należałoby unikać. Bo to niezdrowe się wydaje, nie? Jak oceniam dodatek do tej pory? To super sprawa. Fajnie są pokazywane questy w taki bardzo fabularyzowany sposób. Jest bardzo dużo cutscenek, co mi się cholernie podoba. No i przede wszystkim jest nowy obszar do eksploracji. Ja sobie lubię połazić, potem połowić rybki, postrzelać z palca. Nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. To pomaga zasnąć, daje ci rozluźnienie mózgu. Spokojnie wymaginowany mój mózg jest rozluźniony bardzo i bez tego. Absolutnie nie mam takiego zapotrzebowania, żeby mi coś mózg rozluźniało. A ja wiem, co to jest test Turinga, to nie powiedziałem państwu, ale ten Inver opowiada o tym. Więc test Turinga to jest test, który za pomocą którego sprawdza się, czy maszyna jest samoświadoma. W sensie, czy sztuczna inteligencja jest faktycznie inteligencją, czy tylko jest po prostu programem. I jeszcze żadna sztuczna inteligencja nie przeszła tego testu do tej pory. I jest wiele filmów, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jest wiele filmów takich science fiction opisujących wykorzystanie tego testu. I wiele historii zaczyna się właśnie od tego, że jakaś maszyna przeszła ten test, nie? I wszyscy są w szoku. Ostatnio pewnie państwo zanotowali ten fakt, znaczy zauważyli, dostrzegli go, że polscy lekkoatleci zdobyli mnóstwo złotych medali. Moja żona dwie pewne rzeczy zauważyła w tej kwestii. Po pierwsze, to są fantastyczne osiągnięcia i o tych sportowcach stanowczo się mówi za mało. W przeciwieństwie do piłkarzy, którzy osiągnięcia mieli gówniane, a kurde, na każdym billboardzie, na jakim mogli się znaleźli. Nie? Jest pewna niesprawiedliwość, no ale tak to już jest, że ludzie wolą oglądać piłkę nożną niż lekkoatletykę. Po drugie, moja żona czytała artykuł, że sukcesy polskich lekkoatletów nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że dobrze ćwiczą, bo ćwiczą, ale w dużym stopniu z tego, że to jest praca psychologa także.
I to jest to, o czym opowiadałem nieraz, tak w odniesieniu do shooterów także, nie? Że czasami jakby sukces nie tylko jest gwarantowany przez umiejętności, ale też przez wiarę w ten sukces i zrozumienie swoich umiejętności, zrozumienie przewagi nad innymi i tak dalej, i tak dalej. Być może to potwierdza się, to takie przekonanie, że pewność siebie jest czasami ważniejsza niż umiejętności. Tak, przepraszam, dobrze, to ja może złe słowa to ubrałem. Piłkarze nie mieli gównianych, mieli osiągnięcia. Chodzi mi na mundialu, nie? My dear child, at last you can hear me. A traitor lurks within our temple. Fajne głosy. What brings you here? Akunda the Exalted. Clarity comes after the storm. Ach, jakie to są takie... Czystość. Clarity. To może ma dwuznaczne znaczenie, bo facet dokładnie mówi, że po burzy przychodzi jasne niebo, nie? Tak, znaczy ten facet. Ten. Ale to się odnosi także do stanu umysłu. Jeszcze tym głosem takim głębokim. I to jest ASMR dla mnie, moi drodzy państwo. Albo ASMR dla mnie to było też sceny walki w Wonder Woman. Och, a kmieciary przechodziły, jak ta dziewczyna zaczynała napieprzać tych wszystkich nazistów. Czy tam faszystów? Czy the Germans po prostu? Champion, unseat this usurper. Fool, you should have run away when you had the chance. The power of Akunda will be mine. To on tu chciał sobie moc tego boga zgarnąć. Panda! A to jest jakiś mąk chyba znowu. O! Shoulderki. Albo cześcik. Ale to są inne, to jest każdy jest jakiś inny trochę chyba ten zestaw, nie? 280. Co byście wzięli na moim miejscu? Shoulderki czy chesta? Chesta byście wzięli na moim miejscu. Doskonały wybór, proszę państwa. Na shoulderki przyjdzie czas. Shoulderki bez tego chesta nie wyglądały już tak dobrze, więc... Co my tu mamy? Podczas ewokacji ten twój intelekt zwiększa się o 67. Za każde 0,8 sekundy trwa to 10 sekund. Dlaczego? Po co mi ten intelekt podczas ewokacji? Dobra, czy to na dłużej? Twoje czary mają szansę przywołać wirujące piachy, zwiększające, krytyczne trafienia przez 12 sekund.
I każde trafienie krytyczne zwiększa długość trwania tego. Tylko to chyba to jest bardziej pod ogień, to jest bardziej pod... Ewokacja to jest taka umiejętność, która jest w każdym buildzie praktycznie. Ale to jest tak, to jest Frost, to jest Fire. To jest ogólna, a to jest chyba Arcane. Chociaż nie. Co myślicie? Spróbujmy z tą ewokacją, zobaczymy co to jest. Tylko zastanawiam się, czy to potem można zresetować. Ale weźmy to. Okej. A to wymaga 5. poziomu serca. Azeroth. No dobrze. Zobaczmy sobie to. No, to takie chwilowe jest, tylko podczas walki można pyknąć i to zwiększy damage następnych zaklęć. Takie sobie to, szczerze mówiąc. Chyba bym wolał ten drugi efekt. Ale to tego nie zmienia już, nie? Przynajmniej nie tutaj, no dobra. Niech będzie. Chyba, że... Bo ja mam ewokację jako efekt taki dodatkowy. Jako część buildu. To może być też pasywne w moim przypadku. Champion, come quick! Rakira's memories are returning. Speak quickly. My head. Kaja? Is that you? We will endure. It is as I suspected. General Jacrazet has troops in the desert, unbeknownst to the king. They scour the dunes, searching for... Prawie wylałem kawę i sobie pomyślałem, ej, jestem streamerem, streamuję 9 miesięcy i nic na siebie jeszcze nie wywaliłem, nie wylałem, żadnego jedzenia nie wywaliłem na klawiaturę. Co jest grane? It can't be good if Jacrazet is hiding its existence from the king. We must find a weapon before Jacrazet has a chance to get his hands on it. No dobrze. To tu można by oddać questa i zakładam pojechać gdzieś dalej, prawda? I am listening. Czyli żeśmy zrobili następny etap tutaj. I tu mogę jechać dalej, ale widziałem, tutaj znalazłem kościorka, więc może bym się tam wybrał jeszcze. To pewnie jakieś poboczne rzeczy, ale czemu by nie? A wy co, tak będziecie za mną biegać teraz? Serio? To nic, to trzeba się wybrać, najwyżej tu wrócę, nie? Bo nie chcę, żeby za mną te trolle biegały, to... Ja nie lubię towarzystwa tak za bardzo. O czym wy rozmawiacie znowu? Czemu mi to umyka, proszę państwa? Frika bolą zęby. Ósemki to jest strasznie nieprzyjemna rzecz. Znaczy, to jest strasznie nieprzyjemna rzecz. Nie każdy ma problemy z ósemkami. Z własnego doświadczenia wiem. Jeżeli chodzi o zęby, to na przykład ja, jak byłem młody, tak powiedzmy do 20, 22 roku życia, to miałem problemy. Znaczy, robiły mi się dziury. A teraz do ostatnich 20 lat mi się żadne dziury nie robią nic. Nie wiem, z czego to wynika. Może jem trochę inaczej. Cholera wie. Na pewno dużo mniej cukru zjadam niż kiedyś. Speak quickly. We need to find Jalwaba before Jacrazet does. No kurde, będą ze mną biegać, no. Diabło, no dobrze. Być może to z tego, że cukru właściwie nie jem. I to też nie jest jakaś potrzeba dietetyczna, bo ja nie świruję w tym zakresie, ale faktycznie jak kupuję produkty, to zawsze takie, gdzie jest mniej cukru, jeżeli mam wybór.
Ale jak powiadałem parę razy, to zdarzają mi się takie sytuacje, że sobie dziabnę na przykład, nie wiem, czekoladę. I am all right, but my friend here is fading fast. You've allied yourself with a Sethrak? It is a long story, one that can wait. He will meet Bonsamdi soon if we do not hurry. Let me help. I know what ails him. Stay safe out there. Speak free. Go, gather what is needed to heal this snake man. I will fill in Julwaba on what we know. Cholera, chyba nie polecę tutaj, a może tam gdzieś coś będzie? Wydaje mi się, że ten obóz wymaga restauracji. To się nazywa restauracja, wiecie, restauracji, nie. Restoration, restauracji? Jak jest po polsku? Odnowienia, chyba? Ale pojadę jednak tam najpierw, bo tam jakiś mi quest został taki poboczny. Nie lubię pozostawiać takich rzeczy. Liczyłem na to, że tutaj będę miał ptaszka i ptaszkiem sobie dolecę, no ale... Mniejsza z tym. Renowacji. Ostatnio Nutella weszła mocno. Kiecu. No Nutella to na pewno nie jest najzdrowsza rzecz, jaką można. Rzadko mi się zdarza Nutellę zajadać. No. Także tak czy inaczej, Friku, bardzo ci współczuję. Bardzo ci współczuję. Bólu zębów związanych z ósemkami. To na pewno nie jest miłe. Czy ja jestem we właściwym miejscu? Chyba tak. Ork Warrior to jest jednak kawał bydlęcia, nie? Ciekawe, czy będzie dużo takich warriorów, znaczy orków powyginanych. Bo to jest takie trochę sentymentalne, nie wydaje wam się? Bo kiedyś tacy byli, no dzisiaj już nie są tacy. No, ale mniejsza z tym. W ogóle mało pant jest, zauważyliście? To mnie napełnia trochę taką dumą. To powoduje, że trochę się czuję wyjątkowo. Wow. Znowu na strzała ściągam przeciwników. A pamiętam, byliśmy kiedyś na takiej jarokowej imprezie. I Yuhi opowiedział o... Posprzątajmy tu trochę. Yuhi opowiedział o czym opowiadał? O solonych paluszkach z Nutellą, nie? Że zajada się tym. Myślałem sobie wtedy... Wow. Interesujący pomysł. I raz sobie zjadłem z paluszkami Nutellę i muszę państwu powiedzieć, że ciężko było się wyzwolić z tego. Bo to jest cholernie dobra rzecz. Ja nie wiem, czy państwu krzywdy teraz nie robię, opowiadając o tym. Ale... No to jest to wciągnąć potrafi. Także jeżeli ktoś z państwa będzie chciał próbować taką kompozycję, no to warto rozważyć konsekwencje. Dzień dobry, Weszczu, witam serdecznie. Tak szczerze mówiąc, to do tej pory chyba jednego Pandarena tylko widziałem i to był mnich właśnie. Swoją drogą też nie za dużo widuję. Ciekawe, jakie są statystyki, a może nie chcę wiedzieć. Bo to można łatwo sprawdzić. Ilu jest Pandarenów w grze, ilu jest mnichów. Które klasy są najbardziej popularne?
Często spotykam warriorów. Magów też nie widuję za często. Słone orzeszki ziemne w Nutelli. W ogóle jest taka kompozycja chyba nie do końca typowa, że... Dobra, co my tu mamy? Właśnie. Nie do końca jest to typowa kompozycja, rzeczy słone ze słodkimi. Nie wiem, o co chodzi tutaj z tym. Może to chodzi o to, no. No nie, zdecydowanie nie. Ashen Vale Spoils. Wracamy. Gdzieś ten kluczyk trzeba dopasować. Chyba do klatki. Kto lubi placki ziemniaczane z cukrem? O nie, ja nie, ja nie. No właśnie nie miałem takich. Ja muszę powiedzieć, moja mama jak gotowała, to raczej takie tłuste potrawy. To nie do końca powiedziałbym, że one dietetycznie są dobrym pomysłem. Znaczy, kuchnia mojej mamy miała swoją wagę, powiedzmy. Natomiast nigdy nie przesadzała z cukrem. I nie, ja nie lubiłem takich kompozycji, na przykład placki ziemniaczane. Mój siostrzeniec natomiast bardzo lubił placki ziemniaczane z cukrem. Ja tego nie mogłem zrozumieć. Jak to można pomieszać? Przecież to są skły. No ale dobra. Tak równie dobrze można by jeść smażone banany, tak myślałem sobie. Nie? A jedna z moich ulubionych potraw ostatnio, to bardzo często robię właśnie, robię szpinak z kurczakiem, to opowiadałem wczoraj, tak, robię szpinak z kurczakiem i to jest dobre samo w sobie, ale do tego smażymy z żoną ziemniaki, najpierw gotujemy ziemniaki, ale nie tak do końca, one są tak, są takie półtwarde jeszcze i potem te półtwarde ziemniaki smarujemy takim specjalnym, takim olejem z przyprawą paprykową. To każdy może sobie przyprawić jak chce. Ale to jest taka... czyli taki olej przyprawiony na ostro i tym smarujemy te ziemniaczki i potem te ziemniaczki smażymy w piekarniku przez 30 minut i powstają takie frytki, ale to nie są takie frytki typowe, które się smaży od zera, tylko takie właśnie trochę półmiękkie, półtwarde. I to właśnie do tego szpinaku. Och, to są dobroci. Ja wiem, że smażone banany to nie jest jakaś taka niecodzienność. Ja to powiedziałem zupełnie świadomie. Wiem, że są ludzie, którzy lubią takie rzeczy i wiem, że są kraje, gdzie te potrawy są zupełnie naturalne. Któregoś razu, ja to chyba w Polsce piłem pierwszy raz, jeden z moich, a to chyba nie, chciałem powiedzieć jeden z moich znajomych, ale to trudno nazwać znajomością, to żołnierz Gromu, którego gdzieś spotkałem, opowiadał o tym, że jego syn bardzo lubi Pepsi z tym, z gałką lodów waniliowych. Nie sądziłem, że ta potrawa ma sens, no bo to lody waniliowe, znaczy Pepsi już jest wystarczająco słodkie. Ale gdzieś właśnie któregoś razu w Pizza Hut takie coś dawali i skosztowałem i całkiem niezłe to było. Znowu gadamy o jedzeniu, ale to dlatego, że ja nie jadłem jeszcze obiadu. Nie tylko chyba w Brazylii zajadają się gotowanymi, smażonymi bananami, bo wydaje mi się, że to jest też jakiś
kuchnia chińska chyba, nie? Czy japońska, że się smaży banany w... Czy to jaka jest? Czy może tajska? Że się smaży w głębokim oleju z taką panierką banany. Przerwa o 17? No nie wiem, to zależy od mojej żony. Proszę mnie nie wyganiać. Mi się tak dobrze z państwem rozmawia dzisiaj. What did you bring me? The dunes have everything we need. W ogóle muszę wam powiedzieć, że ostatnio moja żona... Ja zawsze wstawałem o 8 do córki, siedziałem z córką od 8 do tam... do 12, nie? Teraz mnie córa, znaczy właśnie teraz żona mi pozwala spać jakoś dłużej. Nie wiem czemu, co ja takiego zrobię. Muszę być jakiś milszy ostatnio, ale może moja żona jest w lepszym humorze. Nie wiem. Więc sypiam dłużej niż kiedyś bywało. Tu chyba jeszcze muszą być jakieś questy, ale... Ale nie widzę ich. To czemu narzekam? A wiesz co, nie narzekam, nie? Ale ja to lubię wiedzieć. Jak mnie spotka coś miłego, to lubię wiedzieć czemu. Jak mnie spotka coś złego, to też lubię wiedzieć czemu. Znaczy złego, to zbyt mocne słowa, nie? Ale czasami mi się dostają bęcki od żony i nie widzę powodu, a czasami spotykają mi miłe rzeczy i też nie widzę powodu. I to pozostawia mój umysł w kompletnym chaosie. Faceci chyba nie lubią takich sytuacji za bardzo, co? Ale absolutnie w żadnym razie nie nazwałbym tego narzekaniem. Uwała. 96 tysiaków. Myślicie, że dam sobie radę? No dobrze, udało się pulnąć tego tutaj. Oh shit. Widzę, że problem się rozwiązał, bo tam ktoś mnie będzie wspierał w tej walce. Ciach. Dawno nie grałem w WoWa jakby w aktualny content. Wiecie o tym, że ja sobie lubię robić nowe postacie i lubię sobie połazić po tym starszym contencie, którego nie doświadczyłem tak bardzo, bo nie grałem w WoWa za dużo, a teraz gram coraz więcej, to swoją drogą. I teraz tak z dużą ciekawością patrzę na przykład na to, jakimi postaciami ludzie grają, jakie mają mounty. To też fajny mount jest swoją drogą. Co to jest? Garn Nighthawl. I tak właśnie stąd też widzę, że no, pandy nie są zbyt popularne. Bladelfów jest od groma, trzeba przyznać. Undeadów widuję, orków widuję. Gobliny też są rzadkością. Nie macie takiego wrażenia? Najczęściej ork, undead i blood, i elfy. Elfów od groma jest. Ale tych elfów takich... W ogóle Taurena nie widziałem żadnego chyba. Raz na mauncie spotkałem Taurena. No nic. To takie przemyślenia. Niekoniecznie zobowiązujące profesje. Patryko, dziękuję bardzo za suba. Znowu nowy subskrybent. Dzisiaj jakiś tam miły dzień jest. WoW jest dla mnie... W ogóle WoW to jest taka duża niespodzianka. Dużo osób musiało grać w tę grę, albo nadal do tej pory gra, albo nadal ogląda. Bo przy WoWie zawsze mam najwięcej subskrypcji, najwięcej dotacji. A może to też dlatego, że jest okazja do pogadania, nie?
I to właściwie nie dzięki Warcraftowi mam te subskrypcje, tylko gadulstwie. Dzięki gadulstwie. Android, dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę, kolejny subskrybent. Dziękuję, Android. I ponownie ciach. A co to jest Torment of Power, w którym android podobno zabłysnął? Ja tu nie wiem nic. Nic nie wiem, proszę państwa. Chyba, że to jest jakiś żart, którego ja nie rozumiem, bo to też jest możliwe, prawda? Dokąd teraz? A, skorpiony. Chodzi o anime Dragon Ball Super. Jezu drogi. No dobra, to nie muszę wiedzieć. Nie musiałem wiedzieć i nie wiem. To. Czy warto pograć dodatek do WoWa? Wiesz, to jest... Ja gram, nie? Jak widać. Chciałem powiedzieć, że... Ja myślę, że każdy, kto grał w WoWa dłużej, to ciężko mu się będzie oprzeć, niezależnie od tego, co powiem. Bardzo przyjemnie się gra, no ale to się... Ej, co jest? Zjadłem kanapkę i nie dostałem bonusu? Może za krótko jadłem? Chyba za krótko jadłem. Ciekawe. Wydaje mi się, że więcej teraz dostaję bonusu. Albo zmienili coś z tym jedzeniem, albo to jest zależne od poziomu. Pomożemy komuś? O, druid! Ale troll druid. You are no better than me. My blood is on your hands. Ja to chyba za bardzo nie oglądałem Dragon Balla. Zdarzało mi się. Znaczy, mangę czytałem. Chyba z 7 zeszytów? Bardzo była fajna. Ale w filmach mnie to nie kręci zupełnie. Znaczy w wersji anime. I can feel my strength returning. It appears the anti-venom is working. O, wężowik. Znaczy wężowy gościu. This war upon us. The faithless will not take our temple.
Jest i druid, zobaczcie. Toren Pola Paladin. Wszyscy tak teraz aztecko wyglądają. Boże, jakie to... Jaki ten Toren jest bydlacki. Jaka tarcza, panie kochany. No. Ale... Gdzie ja się muszę zgłosić? Tutaj? Tutaj? A, czy to jest coś nowego? Dobra. Dobra. Zakończymy tutaj serię tego questa, bo może tutaj dostaniemy potem przystanek do latania. Więc taki, o ile nie lubię rzeczy azjatyckich, zupełnie mi nie wchodzą, o tyle takie mam podejrzenie, że być może właśnie mangę bym zaakceptował. Anime mnie średnio grzeje. Left in the wake of the battle between Sethralis and Mithrax. Our Loa gave her life to keep us safe, and we will not let that sacrifice be in vain. Kurde. Nie wszystkie ten... Nie wszystkie węże są złe. No to wygląda... Na 120 będziesz mógł atakować Kultiras. Znaczy atakować? Myślałem, że tutaj też są kłeściorki. Potem, bo zakładam, że tu alianci zaczynają, nie? O, o, hej! No pewnie. Dobrze, to już ruszam. Idę na obiadek.